Wiadomość o dymisji Sławomira Cenckiewicza gruchnęła niczym grom z jasnego nieba. Przykro, że można doprowadzić człowieka do takiej decyzji. Człowieka, który jest wybitnym naukowcem. Historyk IPN-u z dziennikarzami rozmawiać nie chciał. O powodach swojej decyzji informuje w specjalnym oświadczeniu. W związku z nieuzasadnionymi i brutalnymi atakami niektórych polityków ekipy rządzącej i mediów na IPN, w tym na moją osobę, oraz zapowiedziami zmian ustawy i okrojeniu budżetu, postanowiłem dla dobra Instytutu zrezygnować z pracy w Instytucie. Nieoficjalnie mówi się, że gdyby Cenckiewicz został w IPN-ie, budżet instytucji straciłby 30 milionów złotych. Musiał dla dobra Instytutu ustąpić, ponieważ jego osoba mogła stać się przyczyną poważnych kłopotów finansowych tej instytucji, na które się chyba Platforma Obywatelska chciała mścić politycznie. Sprawa wydaje się o tyle zagadkowa, że podobno o rezygnację ze stanowiska prosił Cenckiewicza sam Janusz Kurtyka. Szef IPN-u nie chciał komentować tych doniesień. Komu i dlaczego zależało na dymisji Sławomira Cenckiewicza? Dla kogo był niewygodny i w końcu dlaczego IPN, który do tej pory stał za nim murem, pozwala na jego odejście? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, ale nie ma wątpliwości, że za dymisją historyka IPN-u stoją decyzje polityczne. Według Platformy Obywatelskiej nie ma mowy o naciskach. A jeżeli odchodzi, to znaczy, że są jakieś powody. Nie było z naszej strony żadnych nacisków. Nikt nie naciskał również na obniżenie pensji pana Cenckiewicza. Jednak Cenckiewicz wskazuje, komu między innymi zależało na tym, by się go pozbyć. Jedna z najważniejszych osób w państwie, marszałek Senatu RP, osobiście wywierała naciski i protestowała przeciwko zaproszeniu przez IPN na szkolne zajęcia edukacyjne i otwarcie wystawy o wolnych związkach zawodowych Wybrzeża Joanny i Andrzeja Gwiazdów. Bogdan Borusewicz zarzuty historyka IPN-u nazywa kłamstwem. Dodaje też, że o spotkaniu Państwa Gwiazdów z młodzieżą nic nie wiedział. To uważam za sytuację absolutnie niedopuszczalną. Żeby zapraszać marszałka Senatu, nie informować go, że kilka dni później będzie inne spotkanie w tym samym miejscu na ten sam temat. Sytuacja wokół IPN-u jest niepokojąca. Niewykluczone, że wkrótce można spodziewać się kolejnych dymisji. Bartek Wróblewski, Panorama.